Witam na kanale Telka24. Dzisiaj będę chciał porozmawiać o robotach odkurzających. Napiszcie pod filmikiem komentarz, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Ja z tego robota korzystam już około pół roku. Wyrobiłem sobie zdanie ogólnie o robotach sprzątających. Mogę się mylić lub nie. Jeśli się mylę, napiszcie w komentarzu. Jeśli się nie mylę, tak samo proszę o komentarz. Jeśli chodzi o roboty, ogólnie mamy trzy rodzaje w tej chwili robotów na rynku. Roboty, które same odkurzają, tylko mopują, albo tak zwane roboty combo, czyli odkurza i mopuje. Ja akurat wybrałem sobie model i5, który tylko odkurza, bo wcześniej miałem taki model chiński, który robił dwa w jednym, niestety to robił niedokładnie, a po roku czasu się okazało, że w ogóle do tego robota nie ma żadnych części zamiennych na rynku polskim, po prostu popsuł się akumulator i odkurzacz niestety trzeba było zutylizować. Dlatego według mnie warto zwrócić uwagę przed zakupem robota, czy to firmy Romba, czy jakiejkolwiek innej. Wejdź sobie na stronę producenta, zobaczyć, czy są części zamienne, czy możemy sobie wymienić bez problemu filtry, koła, akumulator, szczotki, bo to według mnie jest bardzo ważna rzecz. Po co nam robot, co skończy się gwarancja, albo niestety coś nam się popsuje, a nie będzie podlegało gwarancji i nie będziemy mieli części zamiennych. Jak widzicie na stronie firmy Romba, mamy pełno części, możemy wymienić koła i oprócz tego akumulatorki, filtry, wszystko co potrzebujemy. Kolejna ważna rzecz przed zakupem odkurzacza to jest jaki rodzaj szczotek. Ja akurat wybrałem model, jeśli chodzi o Rombę, z powodu tych fajnych gumowych szczotek. One bardzo fajnie zbierają sierść kota czy włosy z podłogi i bardzo łatwo się czyści. Za sekundę Wam pokażę, jak to łatwo wyczyścić. Teraz pokażę, jak wykonać konserwację szczotek w robocie sprzątającym. Zobaczymy, jak bardzo są zabrudzone po miesiącu nieczyszczenia tych szczotek. Jak widzimy, mamy tu pełno sierści oraz włosów. Żeby gumowe szczotki wyczyścić, podnosimy tą część. Szczotki bardzo łatwo można wyciągnąć. Jak widzicie, większość włosów się tutaj zbiera z boku. Bez problemu możemy te szczotki wyczyścić. Nie tak jak w niektórych odkurzaczach, to są takie szczotki nie gumowe, tylko po prostu z włosiem. To jest jedna szczotka wyczyszczona. Druga. Jak widzicie, to jest dziecinnie proste, jeśli chodzi o czyszczenie tych szczotek. Zaraz pokażę, jak wyczyścić też i koło przednie. I tak samo widzicie, bez większego problemu możemy chować te szczotki. Jak widzicie, po miesiącu tyle się uzbierało sierści przy kocie oraz trzech dziewczynach w domu. Jak się tych włosów nie da wyciągnąć tak po prostu, możemy bez większego problemu tą szczotkę zdemontować. Pokręcikiem odkręcamy jedną śrubkę. Jak widzicie, też większego problemu nie ma, jeśli chodzi o demontaż tej szczotki. Tu mamy takie plastikowe, żeby to ładnie włożyć w to samo miejsce. I zostało nam jeszcze do wyczyszczenia koło. Delikatnie możemy się pokręcikiem podważyć. I tak samo te wszystkie brudy wyciągamy. Ja to zrobię zazwyczaj, jeśli chodzi o te szczotki, to co tydzień, co dwa tygodnie, zależy jak tam, ile sierści kot zgubi. Jak widzicie, takie czyszczenie szczotek, tu jest akurat po miesiącu, tyle się uzbierało sierści. I jak widzicie, czyszczenie takich szczotek jest bezproblemowe. Ja, tak jak mówiłem, wcześniej miałem odkurzacz, to była podobna szczotka jak tutaj mam akurat w odkurzaczu, czyli było takie było włosie. I niestety to, żeby to wyczyścić taką szczotkę, to trzeba się namęczyć. Jeśli chodzi o takie szczotki gumowe, to jest po prostu 2 minuty roboty i mamy wyczyszczone szczotki bez żadnych włosów, bez żadnych problemów. Dlaczego wybrałem model i5? Na początku chciałem w ogóle kupić i3, ale wyczytałem w opiniach
i na stronie producenta, że model i3, mimo że ma takie same szczotki, nie robi mapowania mieszkania, czyli po prostu nie możemy go wysłać jak chce, żeby posprzątał tylko w kuchni, nie pojedzie do kuchni, bo niestety musi zrobić pełen cykl. W i5 jest ta możliwość, że możemy po prostu pokazać mu, wybieramy jedź do przedpokoju i on sobie jedzie. Jak wszyscy widzieliście, odkurzacz pojechał do przedpokoju, chwilę mu to zajęło, ale ta opcja jest bardzo fajna, jeśli chodzi ogólnie o wybieranie, gdzie ma jechać. Mi brakuje, tak jak był w tych starszych odkurzaczach, pilota. Ja bym chciał mieć sami tego pilota, żebym po prostu mógł pokazać robotowi, jedź 2 metry do przodu, skręć w lewo i podkurzaj tylko w tym miejscu. Niestety możemy tylko wybrać w tym modelu i5. Jak sobie mapę całego mieszkania po prostu pokazujemy, jedź do kuchni, jedź do pokoju, jedź do salonu, ale nie możemy pojechać, bo po prostu pojedź w dany punkt. Dla mnie taka opcja w aplikacji byłaby idealna, żeby można było po prostu mu kazać jechać do przodu, bym się wtedy czuł jak zadowolone dziecko. Teraz zrobię dla Was krótki test, jeśli chodzi, zobaczycie, tam przygotowałem dla niego troszeczkę śmieci. Jak widzicie, jest ryż, kuskus oraz takie paprochy. Zobaczymy zaraz, czy uda mu się wszystko posprzątać ładnie. iRobot Rąba skończył odkurzać, jak widzimy zostały jeszcze 5 ziaren, ja po prostu położyłem obok siebie, bo nie były tak blisko się te ziarna ułożone. Jeszcze zobaczymy, jak wygląda jego pojemnik. Prawdopodobnie gdyby był ustawiony na podwójny tryb, jeśli chodzi o pomieszczenia, to by to wszystko zgarnął, bo nie było żadnych ziaren po tym, co zostawiłem mu tych śmieci dosyć sporo. Teraz zobaczymy zawartość pojemnika. Oprócz tego, co mu przygotowałem, wysprzątał dokładnie pokój, jak widzicie, jest pełno sierści i innych tych oraz te ziarna, co mu przygotowałem. Widać, że dokładnie sprząta, warty swoich pieniędzy jest. I ma bardzo fajną opcję, jeśli chodzi o wykrywanie brudu. Tam, gdzie jest bardziej zabrudzone miejsce, jak w tej chwili widzicie, zaświeciła się na górze niebieska kontrolka i on wraca w to miejsce, posprząta to idealnie. To jest bardzo dobry czujnik, jeśli chodzi o ten model. Czy wiadomo, modele wyższe mają więcej tych czujników. Akurat ten model nie ma ani kamerki, ani żadnych laserowych czujników. On ma fajny algorytm, który według mnie, jak mu zrobiłem raz mapę mieszkania, idealnie sprząta. Nie mówię, że inne roboty tego nie mają, też na pewno mają. Ja akurat mam robota Rąbę od grudnia tamtego roku. Jestem z niego bardzo zadowolony. Na początku byłem trochę pesymistyczny, jeśli chodzi o odkurzacze sprzątające, bo to wiadomo, trzeba najpierw mieszkanie przygotować, nie może być żadnych przewodów, sznurówek, czy jakichś zabawek kota na podłodze, bo potrafi się to wciągnąć szczotki. Raz zapomniałem jednej zabawki posprzątać, wciągnął odkurzacz, ale automatycznie się ten model wyłącza.
przychodzi komunikat na aplikację, że jest coś w szczotkach, bez problemu to możemy wyjąć i dalej on będzie sobie odkurzał. To jest dobrze, że po prostu jak coś się mu zaplącze, przychodzi komunikat, stoi. Czy tak samo raz mu się udało zamknąć w innym pokoju, ponieważ jakoś drzwi były źle zabezpieczone. Sam zamknął te drzwi, pokój sprzątał, nie mógł wyjechać. Stanął na środku pokoju, przed komunikat do aplikacji, że się zgubił i prosi o pomoc. Jeśli chodzi o jego wady, to według mnie największą wadą jest to, że ten odkurzacz ma mały pojemnik, jeśli chodzi o te wszystkie śmieci. Po jednym cyklu praktycznie trzeba go opróżniać. Żałuję, że nie kupiłem tego modelu i5+, który ma stację, która sama się opróżnia, wtedy po prostu on sobie podjeżdża, sam opróżnia, może dalej robić cykl. Ja raz zapomniałem tego pojemnika opróżnić i po prostu jak włączyłem mu cykl, to odszedł do troszeczkę mieszkania i wrócił do bazy. Dostałem komunikat na aplikację, żeby opróżnić pojemnik. Druga rzecz, która mi w tym odkurzaczu troszeczkę przeszkadza, to jest jego głośna praca, ale poczytałem na forach, że ten, jeśli chcemy mieć większą siłę sącą, niestety ten silnik jest troszeczkę głośniejszy. Ja tak głównie ten odkurzacz włączam, jak wychodzę, po prostu przygotowuję mieszkanie, klikam aplikacji, żeby się poodkurzał, wracam, mam wysprzątane, pod warunkiem, że się nie zgubi w jakimś pokoju, nie zamknie sam, wtedy mamy posprzątane mieszkanie i możemy dalej odpoczywać. Jeśli podoba się Wam dzisiejszy filmik, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarze. Jeśli chcecie filmik, żeby pokazać Wam, jak działa cała aplikacja, napiszcie też, to zrobię dla Was filmik po prostu z samej aplikacji, bez tych innych przerywników. Jeśli Wam się podobał ten filmik, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, trzymajcie się.